Powiatach Bytowskim, Chojnickim, Człuchowskim, Kartuskim, Kościerskim, Lęborskim, Słupskim, Wejherowskim, Mieście Słupsk, Województwo Pomorskie oraz powiatach Cempoleńskim i Tucholskim, Województwo Kujawsko-Pomorskie przewidywane są burze z bardzo silnym wiatrem, miejscami również grat. Wiatr w porywach może osiągać 115 km na godzinę. Dlatego do osób przebywających na zagrożonym terenie został wysłany SMS salertem alertem o treści. Uwaga! Wieczorem 10 czerwca bardzo silny wiatr, burze i grat. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Nie chowaj się pod drzewami. Jeśli możesz, zostań w domu. Burze o dużym natężeniu. Ostrzeżenie drugiego stopnia. Mogą wystąpić dzisiaj wieczorem w części powiatów Województwa Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego. Przewidywane porywy wiatru 115 km na godzinę stanowią zagrożenie, dlatego należy usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, przeparkować samochód w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej był zaparkowany pod drzewami, zamknąć okna i drzwi. Pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe. Należy pamiętać, że burza jest niebezpiecznym zjawiskiem, dlatego należy unikać przebywania pod drzewami, unikać przebywania na otwartej przestrzeni, jak najszybciej znaleźć bezpieczne schronienie, jeżeli jesteśmy poza domem, pozostać w samochodzie, jeżeli jesteśmy akurat w podróży. Samochód stanowi dobrą ochronę przed uderzeniem pioruna, rozproszyć się na odległość kilkudziesięciu metrów. Jeżeli na otwartej przestrzeni przebywamy w grupie, chodzi o to, aby w przypadku uderzenia pioruna część grupy mogła udzielić pomocy porażonym. Silny wiatr może uszkodzić linie energetyczne, dlatego należne się przygotować na przerwy w dostawie prądu. O przypadkach które mają znaczenie dla bezpieczeństwa należy informować Straż Pożarną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 998. Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa.